Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta, która nie lubi feminatywów, o tym też będziemy rozmawiać. Wybitna ekspertka od technologii, kobieta rakieta, jeżeli mogę tak powiedzieć, Agnieszka Rynkowska, członkini zarządu T-Mobile Polska. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, cześć. Z Agnieszką znamy się dosyć długo, dlatego myślę, że ta rozmowa będzie bardziej osobista może niż taka z ludźmi, z którymi się do końca nie znamy. Chciałam powiedzieć Państwu, że to jest urocze. Agnieszka przyniosła mi kwiaty na tę rozmowę. Które to stoją na stole, zatem ci z Państwa, które oglądają, zobaczą piękne różowe tulipany, które pasują do mojej sukienki, a dzisiaj ubrałam się pod kolor marki Magenta. Tak, w której pracuje Agnieszka. To taki trochę śmieszny może wstęp. Agnieszko, jesteś kobietą, która pracuje w T-Mobile. Od stycznia odpowiadasz również za obszar security, czyli bezpieczeństwa. Pracowałaś wcześniej w Microsoftie. Jesteś kobietą, która mówi dużo o demokratyzacji technologii i zajmujesz się technologią zawodowo właściwie od lat. Od zawsze. To dokładnie? Co znaczy demokratyzacja technologii i na czym ona polega? Wiesz co, po pierwsze ci gratuluję tego podcastu, który jest również egzemplifikacją demokratyzacji technologii, z której sobie na co dzień nie zdajemy sprawy. Aha. Gratuluję ci wspaniałych rozmówczyń, które tutaj zaprosiłaś. Jestem absolutną fanką twojego podcastu. A jak mi miło, dziękuję, kochana. I śledzę go z dużą uwagą. Wspaniałe kobiety. Lubię to, co robisz, lubię właśnie propagowanie rol modelu. Tak. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ja z technologią rzeczywiście jestem związana od zawsze. Od 16 roku życia marzyłam, żeby być inżynierem. Którym jesteś? Absolwentką Politechniki Warszawskiej, bardzo dumną. Całe moje życie zawodowe związane jest z technologią. I teraz ta technologia dzisiaj jest wszechobecna. Nawet jak sobie z niej nie zdajemy sprawy. Dzisiaj, zwłaszcza od ponad 3 lat pracuję w T-Mobile Polska, czyli w tym dziale technologii telekomunikacja, łączność. Przecież nikt sobie nie zadaje pytania, dlaczego dzwonimy, dlaczego wideo oglądamy z przyjaciółmi, znajomymi, szczególnie w czasie pandemii. To jest dla mnie taki bardzo przyziemny, codzienny przykład demokratyzacji technologii. Już nie mówiąc o tej sferze biznesowej, która jest moją domeną, gdzie świat się zglobalizował, więc bez tej technologii w ogóle nie jest niemożliwe prowadzenie biznesu. To mam na myśli demokratyzacja technologii wszechobecna we wszystkich segmentach rynkowych, począwszy od konsumenta, od zwykłych użytkowników do wielkich przedsiębiorstw. To jest trochę tak, że technologia nas onieśmiela od lat. I mówi się o tej rewolucji technologicznej, która de facto... Dla mnie to jest ewolucja, nie rewolucja, bo jest to proces ciągły. No, odkąd powstał internet, bez przerwy jest coś nowego. Natomiast to coś nowego w tej chwili ma takie trochę turbo przyspieszenie. Jak nadążać za tym? Jako konsument, bo naszymi widzkami głównie są kobiety, niekoniecznie zajmujące się zawodowo technologią. Natomiast jak nadążać za tym, żeby czerpać z tej technologii, nie być nią onieśmielonym, ale czerpać z niej też taką, wiesz, no, wartość użytkową w codziennym życiu. Pytanie, czy musimy nadążać w takim dzikim pędzie? No właśnie, musimy? Właśnie zgadzam się z tobą, że powiedziałaś, to jest ewolucja. Przecież pierwsze systemy informatyczne powstały w latach 70., które już zarządzały produkcją, magazynami, więc jak patrząc z tej strony, to rzeczywiście jest to pełzająca ewolucja z takim małym, jak to się mówi ładnie, inkrementem, czyli coś dodajemy powolutku. Oczywiście w czasie pandemii było to bardzo widoczne, że ta technologia jest czymś, bez czego nie możemy się obyć, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, szkoły online, praca online, imprezy online ze znajomymi. Każdy z nas w tym uczestniczył, prawda? Tak, oczywiście. Urodziny mojej koleżanki były online. Urodziny po prostu, mojej koleżanki, tak. Ja pamiętam, babcia u mnie wtedy była i miałam z zespołem taką imprezę online po południu z moją babcią przed komputerem i wszyscy się świetnie bawiliśmy. I teraz pytanie, czy ja jestem absolutnie zwolenniczką wolności i wyborów. I teraz, jeżeli nam ta technologia nie jest
absolutnie onieśmielająco potrzebna, żebyśmy funkcjonowali zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, to po prostu bądźmy, żyjmy w takiej nieuświadomionej kompetencji. To też jest okej. Prawda? I myślę, że cały ekosystem, który na nas wpływa, i tak wymusi pewne zmiany, że będziemy musieli w jakichś obszarach się tej technologii nauczyć. Nie wiem, dawno nie spotkałam nikogo, kto nie korzysta z mediów społecznościowych. Tak. Dawno nie spotkałam kogoś, niezależnie od wieku, prawda? No właśnie, absolutnie, więc ta demokratyzacja, o której mówisz, jest również, jeżeli chodzi o różnorodność użytkowników. Absolutnie. Z maila, z wideokoli, o tym się kiedyś nie mówiło, dzisiaj jest to powszechne i absolutnie normalne. Także myślę, że ta nauka, oczywiście, tak jak ja związana jestem zawodowo, ty jesteś związana zawodowo z technologią, my się rozwijamy rzeczywiście znacznie szybciej w tym obszarze. I my to też kochamy, Agnieszka, ale to jest nasz zawód, po prostu pracujemy w tym codziennie i no, ludzie, z pasją, którzy robią coś z pasją, na ogół mają sukces. To tak moim zdaniem jest. Ale właśnie, to kontynuując ten wątek. Jesteś liderką na niezwykle odpowiedzialnym, bardzo wysokim stanowisku w gigantycznej firmie. Jakie twoim zdaniem kompetencje są potrzebne kobiecie może bardziej, no bo kobiety mają moim zdaniem trudniej, we współczesnym świecie, w którym jedyną rzeczą stałą jest zmiana. I tutaj dopiero co skończyła się pandemia. Mamy za naszą granicą wojnę, która nas bardzo dotyka. Jest taka era niepewności. Co powinno być kompetencją czy cechą skutecznego lidera w takim świecie? Wiesz co, na pewno nie ma jednej takiej cechy. Tak. Jest to absolutnie kombinacja i bardzo złożony temat, które kompetencje powinniśmy posiadać jako liderzy w dużych organizacjach przy zmieniających się warunkach. Natomiast myślę, że oprócz tych kompetencji twardych, które absolutnie nie mają płci, niezależnie od tego, czy kobietą, czy mężczyzną się jest, potrzebujemy kompetencji miękkich i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą posiadać te kompetencje miękkie, żeby pociągnąć ze sobą zespół, stworzyć jakiś duży cel, bo przecież my potrzebujemy znaczenia, my musimy wiedzieć, gdzie jest to duże znaczenie, ten ultimate goal, dla którego tu jesteśmy. Tak, teraz myślę, że kobiety po prostu mają naturalną zdolność do tych miękkich rzeczy, zdecydowanie bardziej biologicznie ukształtowaną niż mężczyźni. A na przykład empatia, tak? Empatia też. Mówi się bardzo dużo o empatycznych liderach, prawda? Szczególnie właśnie w takich trudnych warunkach jak pandemia. Te warunki były bardzo trudne zarówno dla liderów, jak i dla pracowników, więc musieliśmy bardzo dużo czasu poświęcić jednostce. Więc empatia również, natomiast ja myślę, że takie skoncentrowanie na jednostkę. Ja jestem bardzo ukierunkowana na jednostkę. Nie oznacza to, że nie jestem wymagająca. Aczkolwiek myślę, że jestem liderem rozumiejącym, empatycznym, ale wymagającym, też kształtującym cel. I akurat jestem super dumna i szczęśliwa, że ja pracuję dla B2B właśnie w dziedzinie technologii, dlatego że mam takie poczucie, że wraz z moim zespołem kontrybujemy do dużego celu, jakim jest wzrost gospodarczy kraju, digitalizacja kraju, optymalizacja procesów u naszych klientów, dzięki czemu oni mogą na przykład być bardziej sprawnymi eksporterami ze względu na optymalizację swoich cen, albo ekspansję globalną prowadzić, czyli mogą swoje produkty transformować wraz z naszą technologią. Więc to wszystko, powiem ci, nawet nie umiem ukryć, że jestem dumna, szczęśliwa. A to jest wspaniałe, to nie trzeba ukrywać, wiesz, dlatego masz sukces. Właśnie ja o tym też stale mówię, że kobiety, czy ludzie, ale tutaj akurat rozmawiam z kobietami, bo ten podcast ma charakter feministyczny, że po prostu spełnienie i radość z pracy daje sukces. Czy z własnego życia. To jest podstawa. Absolutnie, zgadzam się. I to jest w ogóle definicją wszystkiego. Nigdy nie osiągniemy pełnego sukcesu dla nas samych, bo sukces nie jest dla nikogo innego, tylko dla nas. My musimy stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem szczęśliwa, jestem spełniona, żyję z pasją, pracuję z pasją i tak jak chcę, na moich warunkach. I te moje warunki, przynajmniej dla mnie, nie dawanie się wciskania w stereotypy, są super, super istotne. I tutaj się pojawia wspaniały wątek nie dawania się wciskania w stereotypy. To jest, Agnieszko, tak. Jesteś po Politechnice Warszawskiej, jesteś inżynierem. Ja bym powiedziała inżynierką, o tym jeszcze będzie. Natomiast jesteś kobietą niezwykle zadbaną, dbającą o swój wizerunek i atrakcyjną. Wiem, że ktoś powie, że nie wypada mówić o wizerunku. Ja uważam, że wypada. Więc proszę państwa, Agnieszko, czy to kiedykolwiek
spowodowało, czy to jest atut, czy to jest przeszkoda? Czy łatwiej jest ludziom atrakcyjnym, na swoim przykładzie powiedz proszę, czy wprost przeciwnie? Czy nie miałaś kiedyś czegoś takiego, a ładna kobieta to pewnie ma pusto w głowie, takie stereotypy? Wiesz co, szczerze ci powiem, w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiałam, ponieważ ja mam absolutnie jaką wielką siłę wewnętrzną. Zewnętrzną też. I dużą wiarę w siebie i swoje możliwości. Uważam się super merytorycznie przygotowana do życia i w społeczeństwie, i w życiu zawodowym, więc jakby to jest też bardzo ważne. Nigdy się nie zastanawiałam, czy moja aparycja mi kiedykolwiek przeszkodziła. Uważam, że zawsze jest atutem. Ja dbam o siebie i lubię zadbanych ludzi, lubię zadbane kobiety. Bardzo mi się podoba też zabawa modą. Może nie jestem sama w tym bardzo... Ekstrawagancka, dziękuję ci bardzo. Jak patrzę na ciebie, uwielbiam twoje kolorowe outfity. Obserwuję cię przecież od wielu lat i tą zabawę modą. Więc absolutnie nigdy mi to nie przeszkodziło. Nie przypominam sobie takiej sytuacji w moim życiu zawodowym, jeśli o to pytasz. A zawsze bycie zadbanym, czystym, schludnym, kolorowym ptakiem. Mam świetną koleżankę dzisiaj u siebie w zespole, wspaniałą Ulę. Przepięknie ubraną, kolorowy, piękny, rajski ptak. Absolutnie. To chodzi też o taką trochę dyskryminację, Agnieszka, już tak trochę żartujemy, ale jest poważny element tego, o czym mówię, czyli wizerunku człowieka, w tym wizerunku kobiety, dyskryminacyjny, że atrakcyjne kobiety mogą być dyskryminowane jako na przykład po prostu głupie albo puste. O mężczyznach w ten sposób się nie mówi, generalnie nie komentuje się wizerunku mężczyzn, a kobiet tak. Pewnie masz rację, natomiast w takim wydaniu szerokim, no przecież też dowcipy o blondynkach nie pojawiły się z niczego, prawda? Pytanie, jaką my uczynimy z tego swoją siłę i jaką my mamy wiarę w siebie, nie dając się w to wciskać, prawda? Pewne niedocenienie twoich możliwości, jak ktoś patrzy na ciebie z zewnątrz, też może być przewagą. Tak. I teraz pytanie, jak budujemy te swoje czy przewagi. Czy umiemy z tego skorzystać? Czy umiemy z tego skorzystać? Czy po prostu wciskamy się w ten stereotyp, zaczynamy w to wierzyć i stoimy w kącie. I dzisiaj ja widzę taką rolę twojego podcastu również i różnych ruchów, organizacji, które działają na rzecz kobiet. Ja nie lubię takich, nie jestem zwolenniczką ani miłośniczką takich tych kółek adoracji, ojku, jak jesteśmy biedne, pokrzywdzone, jak nam się w życiu nie udaje, ale bardzo mi się podoba to, że pokazujesz role model, które mogą zainspirować inne pokolenia czy inne kobiety wokół nas, że jednak można, że wiara w siebie, w swoje możliwości, że to marzenie długoterminowe i konsekwentna realizacja planu prowadzi nas w konsekwencji do sukcesu, który sobie sama z nas, każda zdefiniuje. Tak, dziękuję ci za miłe słowa, to jest dla mnie bardzo ważne. Dostaję też sporo listów, muszę przyznać, od naszych widzek, słuchaczek, więc to jest bardzo miłe, że faktycznie te rozmowy są inspirujące. To jest też tak, że ja staram się odczarować trochę feminizm, ponieważ feminizm nowoczesny dla mnie to postrzeganie, że to jest wariatka, która krzyczy na jakieś demonstracje w bardzo agresywny sposób, jest nieprawdą. No, jest feminizm bardziej radykalny, mniej. I tak jak mówisz, kółka wzajemnej adoracji, które mówią o jej, jakie jesteśmy biedne i taki empowerment znowu, wybaczcie państwo anglizm, który ja staram się robić, czyli pokazywać inspirujące kobiety po to, żeby inspirować kolejne. Natomiast Agnieszka, to jest tak, że twój sukces zawodowy, mówimy tutaj o pracy, o spektakularnym sukcesie, o twojej niezwykle rozwijającej się karierze zawodowej, czy on nie jest kosztem czegoś? Czy to nie jest tak, że masz sukces zawodowy, ale musiałaś tu w cudzysłowie poświęcić życie rodzinne. Nie masz dzieci, nie masz rodziny. Czy czujesz, że coś ci umknęło? Nie, absolutnie. Absolutnie, totalnie, zdecydowanie. Rzeczywiście nie mam dzieci i nigdy nie chciałam być mamą. Po prostu to jest mój wybór. Miałam oczywiście w wieku około 30 lat takie zagwozdki, czy
ja nie będę kiedyś żałować, mm-hmm. tak jak dzisiaj mam 46 lat, mm-hmm. więc już biologicznie oczywiście też nie jest to niemożliwe, bo mamy takie wszystko przykłady, jest jeszcze, dokładnie, też mam w bliskim otoczeniu, tak. Przykłady też publiczne. Dzisiaj późne ciąże są, nie są niczym ani zaskakującym, ani bulwersującym, ani kobiety po prostu... później podejmują decyzję o macierzyństwie po prostu. Też medycyna tak. nam pomaga, dobre odżywianie się, właśnie brak tych stereotypów, więc ja się bardzo cieszę, jak się rodzą dzieci i jak kobiety podejmują takie wyzwania. Ale tylko wtedy, kiedy one są prowokowane ich własnym pragnieniem. Mhm. Ja nigdy nie miałam takich pragnień. Zawsze się zastanawiałam, jak miałam 30 lat, czy nie będę tego żałować. Dzisiaj z pełną premedytacją mówię, nie żałuję. Kocham moje życie, kocham moją wolność. Jestem absolutnie szczęśliwą, spełnioną kobietą. W życiu rodzinnym również. A czy ciebie to boli? Myśmy się umówiły oczywiście, że zadam ci to pytanie i ty wyraziłaś na to zgodę. Bardzo jestem ci wdzięczna. Jeżeli ktoś cię o to pyta, bo to są bardzo osobiste rzeczy, Agnieszka. I czy masz takie poczucie, że ludzie oczekują, że kobieta musi mieć dzieci? Albo, że powinna mieć rodzinę? I że to jesteś trochę dziwna, że nigdy nie miałaś potrzeby posiadania dzieci? Wiesz co, ja myślę, że w naszym pokoleniu właśnie ten feminizm, który ty też kreujesz i który wszystkie kreujemy jako aktywne kobiety zawodowo w życiu społecznym i zawodowym, myślę, że też pomaga nam zrozumieć i też odczarowywać tą rzeczywistość, że to nie jest nic zaskakującego. Absolutnie mi te pytania nie przeszkadzają. A są zadawane? Rzadko tak na wprost. Ktoś nie ma śmiałości, to wiesz. Dokładnie, rzadko tak na wprost. Ja oczywiście czuję, kiedy rozmówca jest wyjątkowo ciekaw, czy ciekawa, czy mam dzieci, jaki jest mój status rodzinny, właśnie czy nie żałuję, czy ta kariera jest kosztem czegoś, więc ja mówię o tym po prostu otwarcie, rozpoczynam ten wątek sama. Też to jest taką myślą edukacyjną, tak? Nie każda z nas musi być mamą. Ja myślę, że w starszym pokoleniu może ten patriarchat i ta typowa rola dla kobiety jeszcze pokutowała, natomiast dzisiaj myślę, że mamy absolutnie wszystkie atrybuty, żeby być wolnymi mentalnie kobietami i niczego nam nie potrzeba oprócz wiary w siebie i takiego właśnie dążenia do samorealizacji. Natomiast niestety kultura patriarchatu jest zakorzeniona w naszym społeczeństwie i cały czas wszechobecna. To bardzo ci dziękuję, że o tym powiedziałaś, to tak otwarte, bo to nie jest oczywiste, że ktoś ma ochotę publicznie szczególnie mówić. Agnieszko, mówisz o swoim poczuciu własnej wartości, o tym, że masz tę pewność w siebie, jesteś kobietą przebojową. Czy zawsze tak było, czy ktoś ci pomagał tę pewność siebie zbudować? Nie zawsze tak było. Zawsze byłam dosyć odważna, muszę przyznać. Natomiast oczywiście pochodzę z pokolenia... urodziłam się w latach 70., więc wszyscy wiemy, jak wtedy wyglądał świat i jak to wychowanie dzieci, dziewczynek zwłaszcza, czyli bądź skromna, najlepiej przytakuj, siedź w kącie. Tak, koszmar. Koszmar. I dzisiaj naszą rolą, każdej z nas i każdego z nas, jest właśnie edukacja w tym takim równym porządku, czyli jesteśmy wszyscy równi, mamy równe szanse i możemy robić wszystko niezależnie od płci, czy jesteśmy dziewczynkami, czy chłopcami, kobietami, czy mężczyznami. Myślę, że to jest duża rola właśnie edukacyjna i każdy z nas powinien w ten sposób myśleć i spłacać ten dług społeczny. Ja się po prostu, ja prowadzę sama ze sobą takie sesje autorefleksyjne, właśnie jeżdżę z wyłączonym radiem w samochodzie, nie rozmawiam przez telefon, przynajmniej staram się nie rozmawiać, myślę bardzo dużo o sobie i to poczucie takiej własnej wartości, pewności, konsekwencji jest taką konsekwencją treningu wielu lat. No właśnie, bo dzisiaj masz spektakularny sukces, to nie trudno mieć poczucie własnej wartości, ale ja trochę uważam, że to jest tak, że dzięki temu poczuciu własnej wartości sięga człowiek po więcej, wyżej, bo wierzy, że podoła. Wiadomo, że to są trudne rzeczy, że oczywiście. Nie było ci łatwo wziąć ciągle to nowe zadania, no bo to na ogół jest wyzwanie, ale od czego zaczęłaś? Może taki lekki poradnik, wiesz, tutaj dla młodych kobiet, które nas wiesz słuchają. Wiesz co, ja myślę, że ja po prostu byłam zawsze konsekwentna w swoim działaniu i w dążeniu do spełnienia swoich
swoich marzeń. Mhm. Ja pamiętam takie rozmowy jeszcze w mojej rodzinie, z moimi rodzicami. Ja bardzo chciałam się dostać do prestiżowego liceum w Warszawie i powiedziałam to albo żadne. I się dostałam. Czyli stawianie celów znowu. Dokładnie. Nie wiem, czy rodzice moi mieli taką wielką wiarę we mnie, ale że widzisz, się dostanę. A ty miałeś, tak. A ja po prostu konsekwentnie dostałam się, byłam świetną uczennicą i później ta politechnika, moi rodzice też tak może patrzyli, świetnie, że masz takie aspiracje, tak. Ale no, jak ja zaczynałam politechnikę, to było nas 20 na roku, a skończyło nas 5. Mhm. Zaczynałam jeszcze na wydziale, który się nazywał Wydział Technologii Automatyzacji, Mechaniki Technologii Automatyzacji, więc taki dosyć trudny. Kończyłam już jak się nazywał inżynierii produkcji. Natomiast to też mi pozwalało, nie miałam łatwego życia na politechnice, bo też te stereotypy oczywiście były. Pamiętam egzamin z geometrii wykreślnej, który powtarzałam, nie wiem, z 6 razy chyba, ale w końcu się udało. Tak, proszę Państwa, członkini zarządu Team Mobile Polska powtarzała 6 razy egzamin na studiach, każdemu się zdarza. Z geometrii wykreślnej. Z geometrii wykreślnej. Natomiast skończyłam politechnikę z bardzo dobrą oceną. Mhm. Natomiast każdy mały krok, gdzie masz to marzenie, je spełniasz, buduje naszą pewność siebie, takie poczucie wiary. Tak. Wiesz, ja się wielokrotnie zastanawiałam, czy to my jesteśmy przyczyną do tego, że jesteśmy w tym punkcie, gdzie jesteśmy jako kobiety, że nie wierzymy w siebie, że mniej zarabiamy, bo każdy mówi o pay gapie. Oczywiście no bo jest, on to jest, po prostu jest, on istnieje, tak. Według badań istnieje. Tak. Tylko pytanie, czy my idziemy i bierzemy swoje? Czy my idziemy skromnie, bo jeszcze nie wyrosły te pokolenia z tego postkomunizmu. Tak. I dzisiaj to mam jest... nadzieję, że to kolejne pokolenie już będzie takie, które będzie szło po swoje. Ja też, ja to widzę, bo to widać. Tak, ja też to widzę. Oczywiście widać, jak te młodsze pokolenia funkcjonują, prawda? Więc ja nad wieloma rzeczami takimi się zastanawiam, gdzie jest, oczywiście nie to, żebyśmy tu uprawiały martyrologię i brały całą winę na siebie. No nie ma sensu. Natomiast tak. Myślę, że dzisiaj w tym nowoczesnym świecie mamy wszelkie atrybuty, żebyśmy spełniały swoje marzenia, niezależnie czy one są prywatne czy zawodowe. No i to jest wspaniała myśl. Należy walczyć o swoje marzenia, o siebie, tylko że te marzenia... żeby się spełniały, to trzeba, po prostu potrzebna jest akcja. Trzeba coś zrobić, absolutnie. Bo one same nie przyjdą i to trzeba im pomóc, czyli trzeba po prostu działać. Od leżenia na kanapie jeszcze nic się nie zadziało, więc dokładnie. Absolutnie. Chociaż czasami przyjemnie na tej kanapie poleżeć. Agnieszko, mówimy o tej Politechnice wielokrotnie, jesteś z tego bardzo dumna, ja też jestem dumna, natomiast w tej chwili jest szereg projektów i programów, między innymi Perspektywy, Fundacji Perspektywy. Bianki Siwińskiej, która też tutaj była. Jak spowodować, żeby więcej kobiet szło na politechniki, ale generalnie na kierunki techniczne, ścisłe, zawody. Techniczne zawody. Czy ty masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby zachęcić kobiet? Wiesz co, ja dlatego też o tej politechnice mówię. Właśnie. Bo dzisiaj uważam, że właśnie budowanie takiego role modelu we wszystkich obszarach jest super istotne. Natomiast rzeczywiście ten problem edukacji, zachęcania i nie wkładania nas, dlatego Bianka robi świetną robotę. Wspaniałą. Absolutnie wspaniała osoba, zachęcania, że dziewczynki też mogą, że dziewczynki nie są tylko humanistyczne, że dla dziewczynek to nie jest tylko socjologia, psychologia, języki, filologia. Tak. Absolutnie. Bardzo dużo pewnie też zależy od tego, jak rodzice kształtują te postawy w domu i dom jest bardzo ważny i to jak dzieci kształtujemy w domu, w szkole, jakich nauczycieli mamy. Ja pamiętam, miałam wspaniałych, inspirujących nauczycieli i nauczycielki. Moja pani od matematyki w podstawówce spowodowała, że byłam olimpijką matematyczną i to jakby to ona wykreowała te postawy, tak, że ja i mogę, że umiem. Też, prawda? Tak. Wspaniała. Potem trafiłam na wspaniałego pana profesora od fizyki. Więc jakby wszędzie mamy tę inspirację, ona musi być w domu, bo dom jest bardzo ważny. Prawda? Od wczesnego dzieciństwa. No kształtowanie postaw ty też możesz. Tak.
absolutnie ty też możesz, jesteś wolna, jesteś wspaniała, nie jesteś gorsza niż twoi koledzy. Zatoczyłyśmy koło, że ta wiara w siebie i budowanie własnej wartości od wczesnego dzieciństwa jest bardzo ważne później w dorosłym absolutnie. Życiu, to jest kluczowa rzecz. Ja jestem absolutną zwolenniczką feminatywów i głosicielką ich. Ja wiem, że ty nie jesteś, ale moje uszko tutaj słyszy, że mówiłaś o sobie jako liderze, ale mówiłaś, że byłaś też olimpijką, zatem tu użyłaś. Jaki jest twój stosunek do feminizmu, może od tego zacznijmy, jako zjawiska i czy postrzegasz siebie i czy przedstawiasz siebie jako feministka? Ja myślę, że jestem egzemplifikacją feminizmu. No dla mnie też jesteś, ale czasami to słowo Agnieszka w Polsce jednak niesie za sobą pewien bagaż, który tak, czasami jest absolutnie negatywny, pejoratywny i który czasami jest kobietom niewygodny, mimo tego, że są równościowo nastawione i mają taki światopogląd równościowy, jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na płeć, to jednak nie powiedziałyby o sobie, że są feministki. Ty powiesz? Wiesz co, tak, absolutnie, ja jestem feministką, ja nie jestem wojującą feministką, ale jestem feministką, jestem zwolenniczką wolności i równości i wolności również wyboru. I teraz ja uważam, że dzisiaj we współczesnym świecie, tak jak powiedziałam, mamy wszystkie atrybuty, bo mamy dzisiaj prawa jazdy, możemy pracować zawodowo, mamy prawa wyborcze, oprócz różnych zakazów, powiedzmy bardziej światopoglądowych, które... No ale które wpływają teraz na prawo. Takie prawo jest w Polsce, które jest absolutnie i to jest negatywne. Absolutnie, to jest negatywne. To mamy, powiedzmy, wszelkie atrybuty albo większość ich, żeby walczyć o tą równość. Natomiast ja dzisiaj postrzegam ten feminizm właśnie w pokazywaniu tych role models. Mhm. Tak? Czyli modeli godnych naśladowania. Modeli godnych naśladowania, postaw. Nie każda z nas musi pracować w wielkiej korporacji, nie każda z nas musi być świetną bizneswoman, ale wszystkie możemy. Prawda? Jedna chce być wspaniałą matką i budowanie ogniska domowego jest dla niej najważniejsze. Albo przedsiębiorczynią. To jest super, a druga chce być świetną przedsiębiorczynią albo wspaniałą liderką w korporacji. Tak. Jeśli chodzi o feminatywy, to niektóre mnie po prostu rozśmieszają, jak gościni. Miałam taką ostatnio sytuację, że byłam zaproszona do jakiejś debaty i było napisane nasze gościnie. Tak, ale też się przedstawiałam jako gościni. Wspaniale, ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ale ktoś jest... gryziecie to w ucho trochę. Wiesz co, ja bym tak nie powiedziała o sobie. Ja jestem gościem, ale też szanuję jakby... To jest pewna filozofia moja, wiesz. Dokładnie, absolutnie ją szanuję, więc u ciebie mogę być gościnią. Natomiast rzeczywiście niektóre feminatywy mnie po prostu rozśmieszają i były nasze gościnie, a pod spodem było dyrektor, członek zarządu, kierownik i wszystkie kobiety. Mhm. Więc jakby ta nieścisłość też mnie troszkę... Brak spójności też brak kompletny, spójności, tak? Gościni, dyrektorka, członkini zarządu. Też mnie troszkę rozśmiesza. Więc ja używam formy żeńskiej wtedy, kiedy jest to jakoś wygodnie mi o tym powiedzieć, czyli mówię, że jestem liderką, olimpijką. A jesteś członkinią zarządu czy członkiem? Raczej przedstawiam się jako członek zarządu. Mhm. Ale jak ktoś mi przedstawia jako członkini, też jest okej. Ja sama mówię o sobie, że jestem gościem, członkiem zarządu. Niektóre feminatywy po prostu wydaje mi się, że... Nie przychodzą ci naturalnie. Nie przychodzą mi naturalnie i być może właśnie są niepotrzebnym takim zaczątkiem jakiejś śmieszności. Mhm. Tylko wiesz co, moje stanowisko jest w tej sprawie takie, że język definiuje rzeczywistość. Absolutnie, ja znam twoje stanowisko. A rzeczywistość jest taka, że żeby kobiety mogły być członkiniami zarządu, prezeskami, premierkami i prezydentkami, to ten język też to musi opisywać, ponieważ inaczej te młode dziewczyny, mówiłyśmy jak ważne jest młodość i dzieciństwo w poczuciu własnej wartości, nie będą miały tychże role models, o których mówisz, czyli tychże takich modeli do naśladowania również w aspekcie językowym, ale jesteś moim gościem albo gościnią i nie chodzi o to, żebym cię przekonywała, tylko ja uważam, że feminatywy są o tyle ważne, że im częściej ich używamy, tym bardziej naturalne one stają się w języku codziennym. Zgadzam się z tobą, natomiast język musi ewoluować. Tak. Musimy mu dać czas do ewolucji. Tak. Bardzo się cieszę, że ty jesteś zagorzałą zwolenniczką, bo być może przejdzie to już do normalności. No tak, ale też rozumiem to, wiesz, nie można ludziom też kazać mówić w dany sposób. No tutaj musimy być jakieś
mieć, ja mam bardzo liberalny światopogląd, jeżeli komuś to po prostu źle brzmi, to naturalnie nikt nie używa, natomiast chciałabym zawsze wytłumaczyć, dlaczego tak, ja absolutnie głoszę. Absolutnie jestem całym sercem z tobą. Agnieszko, słuchają nas młode kobiety z całej Polski, dużo też z mniejszych miejscowości. Co zrobić, żeby być tobą? Ojejku. Wiem, ale co zrobić, żeby osiągnąć tak spektakularną karierę zawodową? Jaką byś dała taką krótką radę? Wiem, że trochę utopijne pytanie. Ja myślę, że najlepiej być po prostu sobą, bo autentyczność jest bardzo ważna. I ja też swoje życie zawodowe, ale też prywatne buduję na autentyczności. Tak, życie jest jak podróż autobusem. Niektórzy ludzie wsiadają do naszego autobusu na którymś przystanku i z niego wysiadają i kończymy tę podróż wspólną. Tak. Niektórzy jadą z nami od pętli do pętli. Ja też mam takich przyjaciół. Albo na przykład moją siostrę, z którą jestem szalenie mocno związana. Więc ta autentyczność jest bardzo ważna i myślę, że nikt nie może udawać kogoś, kim nie jest. Natomiast taka moja rada dla wszystkich naszych słuchaczek to jest po pierwsze być sobą, po drugie wytyczyć sobie jednak marzenia, jakiś taki cel, do którego dążymy i konsekwentnie go realizować. Też z takim poczuciem, nie możemy myśleć o ja chcę, nie wiem, mieć służbowy samochód z kierowcą, ja chcę mieć, jakby, bo to są atrybuty, to są skutki odpowiedzialności, którą weźmiemy na siebie. Musimy rozumieć w życiu zawodowym, jaką odpowiedzialność chcemy wziąć na siebie, jaki cel zdefiniować większy, do czego przynależeć, do czego nasza grupa ma dążyć. I myślę, że wtedy taka konsekwentna realizacja poszczególnych etapów i te cele będą się zmieniały. No wiesz, a mając 20 lat, trochę trudno mieć taki cel wysoki, bo człowiek jeszcze po prostu niewiele wie. Więc krok po kroku, te etapy, o których mówisz, absolutnie, są bardzo ważne. I moje marzenia zawodowe 15 lat temu były zupełnie inne, tak? Ale osiągnęłam je, jakoś tam udało mi się osiągnąć tą odpowiedzialność, którą chciałam, z sukcesem. No więc autobus jedzie dalej, inni ludzie weszli, inni mnie zainspirowali. Ja też miałam wspaniałe środowisko pracy, wspaniałe szefowe, wspaniałych szefów, wspaniałe koleżanki, wspaniałych kolegów, koleżanki, które zresztą u ciebie też gościły. I myślę, że ta inspiracja była mi bardzo potrzebna. I po prostu tak, plan realizacji swoich marzeń, tak bym to skonkludowała. Pięknie powiedziane. Przed wejściem do studia rozmawiałyśmy też o twoim wsparciu dla kobiet, że nie robisz tego w domenie publicznej, czyli nie jesteś aktywną uczestniczką szeregu różnych programów, fundacji, natomiast, że wspierasz kobiety, jesteś mentorką, już powiedziałeś, że jesteś feministką. Opowiedz trochę o tym, co robisz po cichutku, opowiedz teraz głośno na tyle, na ile możesz. Wiesz co, ja zawsze wspieram kobiety. Tak. Ja mam bardzo dużo kobiet w zespole ja jestem mentorką zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, bo ta różnorodność, zarówno płciowa, wiekowa, to jakie mamy wykształcenie czy przeszłość zawodową jest bardzo ważna. Natomiast ja nie uczestniczę w arenie publicznej, bo uważam, że tego jest już po pierwsze bardzo, bardzo dużo. Ja lubię programy, które aktywizują nas jako kobiety do działania. Ja lubię programy takie jak twój, przedstawiający właśnie te role models, które nazwałyśmy. Ja lubię programy na przykład Olgi Kozierowskiej, Sukces pisany szminką, która aktywizuje kobiety zawodowo i daje im poczucie niezależności, bo to jest też istotne że w naszej samorealizacji. Natomiast jakby z premedytacją nie chciałam uczestniczyć właśnie w takich kółkach wzajemnej adoracji, bo nie ma klubu lidera, tylko jest klub liderek. A dlaczego my się stawiamy? Liderów może by powinno być. Właśnie, może to powinno być bardziej dokładnie. Inkluzywne znowu. Z drugiej strony też staram się być liberalna i rozumiejąca, że być może ta przynależność do grupy dla niektórych jest bardzo ważna. Tak. Ja jestem osobą silną wewnętrznie i wewnątrz sterowną, ale też sobie jestem w stanie wyobrazić osobę,
osoby, powiedzmy, na które ten świat zewnętrzny lepiej działa i są bardziej zewnątrz sterowne i potrzebują tej inspiracji, więc to też jest okej. I ja też jakby kibicuję temu, natomiast jakby też nie żyję w niezgodzie ze sobą, więc tego nie robię. Na co dzień jestem mentorką wielu osób, zarówno z mojej organizacji, jak i spoza. Wspieram kobiety, bo też nie ukrywam, że jako role model też kobiety jakoś przyciągam pewnie, jak to zrobić, co robiłam, jak sobie poukładać w głowie. Czy kobiety, które wracają po urlopach macierzyńskich i naturalnie mają troszeczkę to poczucie własnej wartości, powiedzmy, zaniżone, a jak powracam po dwóch urlopach macierzyńskich, czyli urodziły dwoje dzieci jedno po drugim, wypadają z tego rynku pracy na przykład na 4-5 lat, patrzą na swoje koleżanki, z którymi wtedy były gdzieś tam, powiedzmy, na równi, a teraz poszły do przodu. A teraz koleżanki intelektualnie, zawodowo i w takich po prostu pozycjach zawodowych bardzo się rozwinęły, to rzeczywiście może być to troszkę takie... Onieśmielające tak. Właśnie. Więc myślę, że też dla mnie taką rolą jako dla lidera jest dać wiatru w żagle tym kobietom, które wracają po urlopach macierzyńskich, że świetnie, że jesteś mamą, natomiast tutaj bardzo dobrze by było, jakbyś się odbudowała zawodowo i teraz zdefiniujmy, co jest potrzebne, tak? Bo te kobiety czasem wracają i one nawet są takie nieco zagubione, gdzie one chciałyby być, jak połączyć to życie zawodowe z byciem mamą. Dla niektórych jest to bardzo łatwe, dla zdecydowanej większości pewnie bardzo trudne, więc ja to robię. Zapraszam wszystkich, ja zawsze na to znajduję czas i rzeczywiście ta praca z ludźmi jest zawsze dla mnie priorytetem. I to jest piękne. Zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania się do Agnieszki Rynkowskiej na indywidualny mentoring. Czy do ciebie piszą, Agnieszko, ludzie spoza organizacji, kobiety pod tytułem Pani Agnieszko, czy może mi pani pomóc? Nie mówię o pomocy finansowej, tylko nie wiem, w rozwoju albo w rozwoju zawodowym. Piszą, oczywiście przez media społecznościowe najczęściej, z różnymi, albo poszukują pracy, albo jakiejś inspiracji, albo chcą, żebym się w coś zaangażowała. Myślę, że to jest pewnie dla nas wszystkich, dla wszystkich rozmówczyń, która miałaś dosyć powszechne zjawisko, bo też ja ci powiem, że ja bardzo to cenię, dlatego że te kobiety, czy ci ludzie biorą sprawy w swoje ręce i próbują. Oczywiście. I ja uważam, że to jest wspaniała postawa życiowa. Absolutnie. Żeby próbować, żeby napisać, ja nie jestem w stanie na wszystkie też odpowiedzieć, pewnie ty też nie. Wiadomo. Ale staram się. Natomiast to jest postawa aktywna, która uważam, że jest godna pochwały. I ona jest najważniejsza. Wiesz, ostatnio spotkałam wspaniałą panią taksówkarkę. Wiozła mnie na lotnisko. Cudowna. Straciła pracę w pandemii, ale w ogóle się nie zastanawiała. Ona po prostu lubi prowadzić samochód. Założyła swoje mikroprzedsiębiorstwo. Była tak szczęśliwa, no cudownie szczęśliwa osoba. Ona powiedziała, ja teraz dzisiaj zarządzam swoim czasem, że zarządzam swoim życiem. No wspaniała postawa. Właśnie pani się nie załamała, nie negowała rzeczywistości. Tak. Po prostu wzięła sprawę w swoje ręce, była aktywna. Wspaniała pani Kasia. Pozdrawiam pani Kasiu. Pani Kasiu pozdrawiam, ja również serdecznie. I gratuluję postawy właśnie takiej pozytywnej z jednej strony, a z drugiej działającej. Po prostu tak, aktywnej. Mhm. Że nie można czekać, aż dryfujemy przez życie, tylko życiem trzeba zarządzić. Agnieszko, czy jest jakaś jedna rzecz, taka bardzo osobista, która mogłabyś powiedzieć, że definiuje twoje życie to nie zawodowe, tylko twoje życie to osobiste, prywatne? No oczywiście, pewnie nawet nie jedna, natomiast rodzina jest dla mnie bardzo ważna. To muszę powiedzieć. Rodzina w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli moje najbliższe otoczenie codzienne, moi rodzice, siostra. Natomiast jakbym miała powiedzieć, kto na moje życie prywatne taki zdecydowany wpływ wywarł, to są dwie osoby. To jest moja babcia. Szalenie wspaniała osoba, z którą spędziłam bardzo dużo czasu. Wyjeżdżałyśmy razem, dlatego nie żałuję. I to był cudowny, wspaniały czas. A drugą osobą jest to Natalka, którą poznałam, jak miała rok, a ja miałam 19 lat. Natalka niestety odeszła od nas
8 lat temu, nawet 9, chorowała na mukowiscydozę, natomiast ja z Natalką byłam związana pół swojego życia, prawie jej całe życie, bo spotkałyśmy się jak miała rok. No bardzo intensywna relacja, emocjonalna, wspaniała. Wielokrotnie z Natalką rozmawiałam właśnie o podróży autobusem, bo jak to nastolatka, która dojrzewała, frustrowały ją różne historie ze znajomymi. No, wspaniała część mojego życia, która też uważam, że mnie bardzo ukształtowała emocjonalnie. Ja uważam się za bardzo troskliwą, empatyczną, wspaniałą, wrażliwą osobę prywatnie. Tak, jest serdeczna bardzo prywatnie, też bardzo. Ciepła, serdeczna i myślę, że jakbym miała dwie kobiety, oczywiście poza moją mamą, siostrą, ojcem moim, to babcia i Natalka i... Ale Natalka, jak to się zdarzyło? Skąd się wzięła ta relacja w twoim życiu? Bo to jest niezwykła historia, że taka bliska... Prozaicznie, zupełnie prozaicznie. Na studiach, poszłam na przyjęcie komunijne wtedy mojego ówczesnego chłopaka studenckiego. Na przyjęcie komunijne brata Natalki. No i wjechałam na podjazd. Wtedy przyjęcia robiło się w domach, no i ze schodów zeszła mała różowa beza w tiulowej sukience. Cudowna! I jak wpadłyśmy sobie w ramiona... Tak zostałyście. Tak zostałyśmy przez następne 18 lat. Więc prozaicznie się zaczęło, wspaniała, taka mocna bardzo relacja, zresztą do dzisiaj się przyjaźnię z rodzicami Natalki, więc to jest też taka... Mam takie mocne przyjaźnie wieloletnie i to też uważam, że mnie bardzo definiuje. Moja wspaniała przyjaciółka Marzenka, Asia. Także to jest coś, co... Ja po prostu miałam szczęście do ludzi, do kobiet w swoim życiu, niezależnie od tego, czy one miały rok i wywarły ten ślad przez następne 18 lat. Czy to była moja babcia, jak ja się urodziłam, miała 44 lata, jak odeszła miała 89 lat, więc też wspaniałe, całe życie ze mną. Tak. Która dużo mi dała, więc moja siostra, z którą jestem szalenie związana, mama, absolutnie. Ale to jest ciekawe, co mówisz. Niektóre moje rozmówczynie mówią, że kobiety ze sobą konkurują i że potrafimy być dla siebie wredne. To pewnie jest oczywiście indywidualne, że ktoś tak mówi, to znaczy, że ma takie doświadczenie. Natomiast czy ty spotkałaś coś takiego w swoim życiu? Podstawienie nogi albo jakaś taka konkurencja? Nie, ja tego w ogóle nie zauważyłam, wiesz. Ja nie zauważyłam ani w swoim środowisku zawodowym. T-Mobile jest moją szóstą organizacją. Pracowałam i w amerykańskich, i w europejskich firmach technologicznych. Ja nie zauważyłam. Ja wręcz widzę więcej życzliwości i tych wspaniałych kobiet wokół, na które i sama trafiłam, i za taką się uważam, niż jakiejś takiej niezdrowej konkurencji. Tak. Mam wspaniałą koleżankę w zarządzie, Dorota Kuprianowicz-Legutko, którą pozdrawiam. Lubimy się szalenie, współpracujemy, wspieramy. W ogóle nie zauważyłam czegoś takiego. No i wspaniale, i tego się trzymajmy i oby tak było, żeby nie było kobiecy jakiejś takiej rywalizacji, albo żeby to była zdrowa rywalizacja, zdrowa, a nie podstawianie sobie na... Jasne. Ci, Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. To był wielki zaszczyt, ogromna przyjemność gościć się tutaj. Dziękuję za kwiatki, to jest tak miłe, proszę Państwa, jak przychodzi gościni z kwiatami. Agnieszka Rynkowska była moim i Państwa gościem, członkini zarządu T-Mobile. Polska kobieta niezwykle inspirująca. Dziękuję Ci bardzo. A Państwa zapraszam serdecznie w każdą środę o 20:00 do Na Temat i na media społecznościowe Na Temat, na kolejne odcinki Halo Haler, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.